Ja biorę kaweczkę ze szwajcarskim kubeczkiem i idziemy tutaj na tarasik na zewnątrz. Usiądziemy sobie. Ale cieplutko. Słoneczko daje. O, w takich warunkach można pić kaweczkę. O. O tak. Shinen Si. Jeziorko. Umieszczone. Dokładnie tam. Chodźcie. Jest kolejka na górę. Jak tam, Wituś? No, podoba się? No, a co to jest ścieżka? Ścieżka, można wejść, tak. Widziałem tam kilka ścieżek też. Widziałem tak też państwo, jacyś tam się wybrali na piechotę. Ja myślę, że to długo by się nie wchodziło. Jakieś 45 minut. Jeżeli to rzeczywiście to się kończy tu, gdzie widać, bo możliwe, że za tą górtką jeszcze będzie raz tyle. Ale to jest chyba najbardziej stromy teraz etap na samym początku. Mamy teraz tutaj wjazd. Jest koniec, chłopaki. Ostatnia stacja. Ostatnia stacja. Jesteśmy w jakiś, myślę, że 600-700 metrów wyżej niż byliśmy. Z kolejki. Idziemy. O, Shinsi. Śnieg! Jesteśmy na górze. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, ale jest cieplutko. Lepiej się cieplej ubrać niż zimniej. Po wjeździe kolejką idzie się spacerkiem. Około 30 minut. Dzisiaj przekonaliśmy się, jak mocne jest słońce w Alpach i jak mocno odbija się od śniegu i jak ciepło jest. Taką pogodę trafiliśmy, że jest naprawdę rewelacyjnie, jeżeli chodzi o spacery. O, tak to wygląda. Wczoraj zwiedzaliśmy Blausi, dzisiaj Uszynsi. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh. Latem musimy tu powrócić. Obecnie jezioro jest zamarznięte i pokryte lodem, śniegiem. Ale miejsce wygląda naprawdę imponująco. Tutaj już idziemy po zamarzniętym jeziorze. Uuu, ale chłodem daje, co? Chłodem daje, nie? Spęknięty lód. Zamrożony. Ale od razu zawiało. Bardzo chłodno. Tak to wygląda. Jesteśmy teraz na zamarzniętym jeziorze. Różnica temperatur z kilkanaście stopni między tym, co mieliśmy przed chwilą na słońcu, a tutaj jest bardzo mroźno. Pięknie. Zamarznięte jezioro Oshinesi. W zapowolnionym tempie, to ja tak skoczę. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows.
like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is here to stay until the day when there's no memory of what we used to be. Wracamy już do kolejki. Będziemy zjeżdżać na dół. Powrót trwa jakieś 30 minut podobnie. Troszeczkę pod górę. No i tu jest znacznie cieplej, tu jest cieplutko, tam jest jakiś kilometr stąd, jest po prostu różnica kilkudziesięciu stopni odczuwalna. No tu jest coś pięknego, tu jest jakieś z 10 stopni odczuwalna 15. Z tego względu, że po prostu śnieg odbija mocno promienie, to jest wszystko nagrzane, jest cieplutko. A tam w cieniu mroźno. We're sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. Pituś. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. A i tu zjeżdżamy w dół z tej stacji. Na obiad śmigamy. Jak było fajnie? Fajnie. No, wyczerpująco to. Wyczerpująco, no. Trochę. Ale co to dla nas? Fajne. Co? To było fajnie. No. No i super. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Będziemy zjeżdżać w dół. Drzwi się zamykają. We're sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. Apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is here to stay until.